Cześć, witajcie. Enixer Case z tej strony się zagramy w The Lord of King, albo jak to woli, Astyanex, bo jest to ta sama gra pod inną nazwą japońską. Wersja wyszła pod The Lord of King, The Lord of King dokładnie, od Jaleco z 89 roku. Gra jest naprawdę fajna i trudna. W tej chwili mam ustawiony poziom trudności średni. Mam na 5 żyć ustawione, bo naprawdę tytuł jest mega trudny. Momentami, ja nie mówię, że cała gra, ale no przejść o całą na jednym kredycie to jest ciężko. Zaczynamy! Gra wykorzystuje 3 guziki, strzał, skok i puszczanie czarów. Ja zaraz tłumaczę, o co chodzi. Zaczynamy. Bardzo fajna muzyka. Też czasami słyszycie. Damy topór, przeistaczamy się w barbarzyńce i jedziemy. Na dole mamy siłę, 4 paski. Z boku, z tam jest po prawej kwadrat, to jest nasz czar. Z ziemi wyskakują właśnie takie kamienie, których mamy poukrywane, na przykład różne bronie, może nie bronie, czary i dodatkowo siła plus punkty. Przeciwników jest dużo, różni, na każdej planszy są inni. Właśnie w odróżnieniu od wersji japońskiej, do tej, którą zawsze grałem, z tego drzewa na przykład wyskakiwało mniej tych nietoperzy. Tam bodajże było 2, tu jest 4 aż. To jest akurat ta kuleczka, to była dodatkowa siła, ale akurat mamy całą. Oczywiście możemy sobie czary kumulować, ja się postaram skumulować jak najwięcej. Dodatkowo bronią, jaką dostajemy w grze, jest tarcza. Ona tu uchrania od ciosów. Możemy się też zasłonić, a to zazwyczaj na bossach. Jeżeli mamy ten płomień na tym naszym toporze, to taki trup ginie od razu. Później oczywiście są trudniejsi, tu mamy dodatkową siłę. Tu jest jeden z trudniejszych motywów, musimy od razu praktycznie skoczyć, żeby nam się nie zniknęło i nie spadli w przepaść. Tu mamy ograniczenie, jeżeli chodzi o skok. Nie możemy wyżej skoczyć. To jest czar dodatkowy. Dodatkowym problemem też jest czas, chociaż jego jest dosyć dużo. Jeżeli nie będziemy tam robić większych postojów w grze, a się nie da, bo gra jest non-stop z akcja, więc raczej nam się to nie uda. Tu się postaram jeszcze zebrać właśnie wszystkie te czary. Mamy już 2. Teraz mamy 3. Maksymalnie możemy zebrać, z tego co pamiętam, 4. Ale zaraz to się przekonamy, bo tu będzie już 4. Aj, skoczył mi na głowę. Niedobry truposz. Tu jest chyba czar, tak. Tak, maksymalnie jest 4, tak jak widzicie. Stawiamy sobie to na bosie, chociaż nie jest to wymagane. No rzuć. Dobra, jest nasz 39 sekund na bossa. Boss strzela takimi ogniami jakimiś z góry, ale będziemy to uderzać, to wtedy one znikają i jakieś tam kulki puszcza. Puśćmy sobie czar maksymalny. I jeszcze raz i już po bossie. Dobra, jest nasz. Już w planszy żeśmy przeszli. Planszy 6. Skinia The Cave. Tu też jest ograniczony ruch, bo ta skała chodzi w dół do góry. Musimy uważać na ten teren. Bo są już inne stworki. Udało mi się przejść na jednym kredycie na poziomie łatwym, średnim w sumie, do 5. planszy na jednym kredycie. Dajcie znać, czy graliście w tytuł. Polecam częściej używać tych czarów, bo jak zginiemy, to się do niczego nam nie przydadzą. Jak widzicie, jak uderzam i z tyłu coś leci, też go sieknę. No, zdecydowanie więcej tu lata tych... Jeszcze czerwone są truposze, one już całkiem skaczą, są coraz gorzej. Coraz trudniej.
Aj, o, dokładnie. Wyskoczył z ziemi i mnie zaatakował, no ale trudno. Akurat siłę ta kuleczka. Odnowiliśmy sobie tarczę. Co tu mamy? Czar. Dobra, przyda się, bo to zaraz będzie taki jaśku. No, ostatnia plansza to już jest masakra. To już tam naprawdę jest nie za wesoło. Dobra, zaraz będziemy musieli wyjść na górze, na górę taką windą. A tu jeszcze jeden wyskoczy, z tego co pamiętam. Dobra. I tu jeszcze jeden, właśnie w tej wersji jest ich dwóch. A w tej co grałem wcześniej jest jeden, więc poziom trudności jest troszeczkę większy. Ale to dobrze. Więcej skilla. Dobra, weźmy sobie ich z czaru. Nie ma co się bawić. Czarów mamy troszeczkę. Nieźle z tymi czarami. Najgorsze tak czasem wyskoczy na głowę nam. Jakieś punkty były. Tu mamy jakieś punkty. Diamenty. Tu mamy siłę, to się przydaje. Oczywiście w zależności od ustawień możemy mieć dodatkowe życie po punktach. Ajej, ja wiedziałem, że mi tutaj dopadnie. To będzie boss zaraz. Dobra, wyskoczył. Skrypt się uruchomił. No i musimy go załatwić. Musimy schodzić na dół. I uważać na jego te miecze, bo ma 4 ręce. Ej, wiedziałem, że nie zaskoczę. Musimy uważać, bo jak wciśniemy za delikatnie guzik, to wtedy on nie wyskoczy tak wysoko. Albo jest wysoko, albo nisko może skakać. Więc też trzeba to wziąć na poprawkę. No i za szybko. Ale to nic. Mamy jeszcze 3 życia. Ojejaj, ale żem wskoczył. Cieniutko dzisiaj. Nie jest bardzo trudny, ale trzeba uważać właśnie. O, tak jak widzicie, na jeden miecz. Teraz go załatwimy. Dobra, jest nasz. Druga plansza za nami. Odcinamy gościa w połowie. Że mu się nie nudziło. Tam jezioro. Dobra, jeszcze jeden chyba będzie. Przeważę na te żaby, które wyskakują z tego jeziorka. Dodatkowym problemem są właśnie te posągi, które nam, które machają tą ręką. U nas po prostu zepchać i zabierają oczywiście życie. Jeszcze są właśnie ten z jeziora jakiś potwór. Co tu mamy? Dodatkową tarczę, uzbrojenie. I tu jak widzicie się też kruszy pomost. Dobra, dostaliśmy. Aj, nie skoczyłem, drugi czar. Dobrze, że czary nam nie giną, jeżeli stracimy życie. To tyle dobrze. Czar zostaje.
Siłę i punkty. Tu jeden będzie dla zmyłki, że nie będzie w ogóle się. Dobra. Ten chyba się nie będzie zamykał. Muszę od razu atakować, bo będzie piekło. Dobra, udało się. Machnij sobie rączką. Napełnijmy sobie tutaj miecz, bo tu jeszcze będzie jeden. Aha, tu już będzie boss, dobra. No tu już jest troszeczkę inna bajka, bo tu musimy nawalać tego aż. Musimy się starać, żeby puścił ogień górą. A później nawalamy, bo to innej opcji nie ma. Dobra, jedna głowa już poleciała. Ale będzie puszczał to. A puści górą. Akurat dołem, dobra. Trudno. Jeszcze ma parę życia. Blisko chyba stoję. Może mnie nie dziabnie. Tu uderzamy, to on nie może puścić chyba tego płomienia. Dobra, udało się. Okej, odcinamy mu głowy. Jedziemy dalej. No i właśnie troszeczkę ta plansza jest trudna. Tu spadają z góry, nawet nie wiadomo gdzie będą spadać. Czerwone tu poszły, już coraz więcej mogą. Trzeba wymasterować po prostu cały tytuł. Jajajajaj, dawaj tutaj gościa. Jak najszybciej go trzeba załatwić. Mi tu nie skakał. Dobra, mamy jeden czar. I tak mało. Ale zawsze coś. Ajajaj. Ajajaj. Nie możemy pozwolić, żeby na nas skoczył. Jak najszybciej trzeba go atakować. Tu nie ma szans. Zawsze zapominam, nie pamiętam, z której strony wyskakują. Dobra, 13. Dobra, otwierają się wrota. Tego też musimy non stop ściekać, żeby nas nie uderzył. Dobra, wrota się otwierają. Dźwięk też naprawdę fajny. Dobra. Nie wiem, był zamysł tych babek, ale one się rozbierają, uciekają, giną. Ajajaj, mamy ostatnie życie. Grę naprawdę warto zagrać. Polecam każdemu miłośnikowi tego typu gier. No, siekaj, siekaj, dobra. Toparki, to tu będziemy mieć siłę jakąś. Nie, mamy czar. Ale jajaj, bym je zabił normalnie. A już teraz skoczył na mnie. Jakieś dodatkowe życie musieliśmy mieć. Bo tam się nie mieściły na pasku.
Tak właśnie miałem, że dostałem jakieś dodatkowe życie, ale na pasku nie było widać, a gram dalej. Ajajaj. Dobra, tak to wygląda. Także wielkie warto zagrać. Ja się z wami żegnam, pozdrawiam wszystkich, do następnego. Trzymajcie się, hej!